Dzień dobry, kochani, cześć i czołem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, umiłowani w Chrystusie Panu. Jestem tutaj na górze pod Brdą, kochani, gdzie w 81 roku po raz pierwszy ukazała się dzieciom Matka Boża w Medjugorje. Cudowny czas, kochani. Modlę się na różańcu. Kochani, naprawdę można doświadczyć nieba. Nieba w sercu. Nieba w sercu, kochani. Jeżeli przeżywacie jakieś trudności, jeżeli przeżywacie jakieś lęki, jakieś cierpienia w życiu, nie możecie z czymś się uporać, pamiętajcie, że modlitwa różańcowa daje wiele, wiele ukojenia, wiele pokoju serca, wiele światła Bożej mądrości do serca ci wpłynie, wiele pokoju, pokój. Maryja mówi mir, kochani. Jestem tak bardzo Bogu wdzięczny, że mogę tu być. Kolejny dzień spędzam na modlitwie. Kocham umawiać różaniec, kocham pozdrawiać Matkę Bożą. Jest to, kochani, pozdrowienie anielskie, anioła, gdy w zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie rozważamy, jak Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Nazarecie. Tak, w Nazarecie, dokładnie już nie pamiętam, ale chyba w Nazarecie, do Maryi. I powiedział: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, znalazłaś bowiem łaskę u Pana. Niesamowite to jest, Bóg wybrał na mamę dla swojego Syna Jezusa Chrystusa właśnie Maryję. I to jest piękne, kochani, że możemy jej i prosić o wszelkie potrzebne łaski dla nas. Co dzisiaj będę czynił, przede wszystkim będę błagał ją z całego serca. Tu też za mną jest Pan Jezus na krzyżu. Będę koronku do Bożego Miłosierdzia błagał Go o miłosierdzie do naszych serc, żeby wylał na nas obficie swojego Świętego Ducha, który nas przygotuje na ostateczne spotkanie z Nim, żeby nas przygotował, kochani, żeby nas uświęcał. Duch Święty nam potrzebny jest, żeby nas prowadził ścieżkami prawdy. Dlatego będę błagał Jezusa nieustannie. To jest dobry czas, kochani. Cudowny czas. Naprawdę, kto z Was nie był w Medjugorje, to zapraszam z całego serca. Przyjeżdżajcie tu naprawdę. To jest pięknie, cudownie. To jest miejsce przepełnione pokojem, modlitwą. Naprawdę, to jest wielki, ogromny pokój. Nigdzie na świecie, gdzie byłem, nie ma takiego wspaniałego pokoju serca. Nie ma, kochani, nie ma. Dlatego będę dziś poświęcał ten czas na modlitwie. Będę błagał Jezusa i Maryję, mówię, za nas, Polaków, porozrzucanych po całym świecie, o to, żebyśmy, kochani, zbawili swoje dusze, żebyśmy się nie wstydzili żyć na co dzień Ewangelią, bo będziemy rozliczani na koniec z miłości, czy żyliśmy tą Ewangelią, czy kochaliśmy drugiego człowieka, czy żyliśmy przykazaniami, kochani, to nie są żarty. Jezus sam mówi w Słowie Bożym, że będzie miejsce, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów na wieki, ale też będzie raj, będziemy żyli w niebie, wieczne czasy, bez końca. Ja, kochani, piszę się na to, dlatego modlitwa jest potrzebna do tego, żeby Duch Święty zstępował, żeby odczuć tą miłość, żeby mieć tą Jezusa moc, bo bez tej Jezusa mocy, bez tego Ducha Świętego, Jego Ducha, swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś obficie. Nic nie możemy dobrego uczynić. Nic beze mnie, mówi Jezus, kochani, nic dobrego uczynić nie możecie. Dlatego błagajmy Go nieustannie, aby dawał nam dobre natchnienia, żeby wzbudził w nas teraz pragnienie świętości, pójścia do nieba. Kochani, bardzo Was kocham, bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Każda z osobna, każdego z Was z osobna ściska mocno. Jesteśmy moimi braćmi i siostrami w Chrystusie Panu. Będę błagał Jezusa i Maryję dzisiaj za Was, za mnie, za nas, o wszelkie potrzebne łaski do naszego nawrócenia, serca takiego konkretnego, żeby radykalnie pójść za naszym Mistrzem i Zbawicielem, czytać codziennie Boże Słowo, żyć tym Słowem na co dzień. Kochani, przyjmować Go regularnie w Komunii Świętej, spowiadać się, modlić się na różańcu intensywnie, błagać Maryję o to, żeby zaszczepiała w nas swoje święte cnoty, cnotę pokory, cnotę wiary, cnotę miłości. A wszystko będzie dobrze, kochani. Ściskam Was jeszcze raz mocno, bardzo mocno, bardzo mocno. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie również o mnie w modlitwie. A wszystko się będzie dobrze układało. Amen. Pokój, dobro.